Innowacje jutra. Jakie będą? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyć? Czy słowo, które od lat odmieniamy przez przypadki i wkładamy w każdy zakątek naszego działania, ma szansę zyskać na znaczeniu? W podcaście Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS Innowacyjnie o innowacjach wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin będziemy wyciągać ważne lekcje inspirujące do lepszego, odważnego działania w nurcie innowacji jutra. Dzień dobry. Tutaj podcast Innowacyjnie o innowacjach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co spędza sens powiek większości innowatorów, czyli o finansach. A naszymi gośćmi są Izabela Kozakiewicz, partner zarządzający iCasing Digital. Wśród doświadczeń zawodowych Izy jest m.in. intensywna współpraca z funduszami VC, z aniołami biznesu, a także spółkami portfelowymi tych funduszy. Głównym zadaniem Izy w tych współpracach jest przeprowadzanie audytów sprzedażowych, finansowych, marketingowych. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry, miło Państwa słyszeć. Słyszeć nie, ale miło Was widzieć i słyszeć. Drugim dzisiejszym gościem jest Iwona Gawrycka. Iwona jest dyrektorem Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS, dyrektorką, przepraszam, która na co dzień z wielkim zaangażowaniem zajmuje się m.in. komercjalizacją wyników badań naukowych i projektami badawczo-rozwojowymi. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Małgorzata Nadziejko i wraz z moją podcastową towarzyszką Patrycją Radek co miesiąc zagłębiamy się dla Was w kolejne zagadnienia związane z innowacjami jutra. Wróćmy teraz do głównego wątku naszego spotkania i porozmawiajmy o pieniądzach. I to nie byle jakich pieniądzach, tylko takich, którymi można sfinansować innowacje jutra, czyli takie innowacje, które są nastawione nie tylko na zysk, ale również na rozwiązanie jakiegoś istotnego problemu społecznego. Przygotowując się do dzisiejszego nagrania, wypisałam sobie najważniejsze źródła finansowania dla takich innowacyjnych pomysłów i muszę przyznać, że jest ich sporo. Pieniądze można pozyskać z takich instytucji jak PARP czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Można je zdobyć współpracując z funduszami VC, od inwestorów prywatnych, ale także w pożyczek BGK na specjalnych warunkach, z funduszy korporacyjnych, które szukają nowych pomysłów na poszerzenie działalności, czy z funduszy samorządowych. Naprawdę tego jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na takiego rodzaju finansowaniu, jakie oferuje na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także na prywatnych inwestorach i funduszach VC. Będziemy chcieli zajrzeć im trochę pod podszewkę i z jednej strony dowiedzieć się, jakie mają oczekiwania finansowe czy organizacyjne wobec podmiotów, w które inwestują, a z drugiej sprawdzić, czy w obliczu tych wszystkich zmian, jakie zachodzą na świecie, klimatycznych czy społecznych, rzeczywiście biorą pod uwagę takie aspekty jak wpływ społeczny danego pomysłu, kiedy podejmują decyzję o inwestycji. Zacznę tylko krótko od swoich doświadczeń. Kiedy rozmawiałam przed nagraniem z kilkoma inwestorami i pytałam o to, czy analizując pomysł właśnie zwracają uwagę na impact społeczny, kilka razy usłyszałam w słuchawce telefonu ciszę. Ta cisza trochę mnie zaniepokoiła, ale też trochę chyba pokazała, jak wygląda rzeczywistość. Iwono, jak to wygląda w przypadku instytucji takich jak NCBiR? Czy są tam pieniądze na innowacje jutra? Czy ktoś o tym myśli, przygotowując regulaminy konkursów albo przygotowując wnioski, które chce złożyć? Myślę, że tak. Pierwszym takim programem skierowanym na finansowanie badań i rozwoju, które służyły opracowaniu innowacji społecznych, był program Innowacje Społeczne. I nasza uczelnia realizowała dwa projekty. Otrzymała dofinansowanie realizacji dwóch projektów z partnerami społecznymi. Rezultatem jednego z tych projektów jest aplikacja ReSchool i cały system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wdrożony przez nasz spin-off, który w tym roku rozpoczął swoją działalność i już ReSchool jest zaimplementowany w kilkunastu szkołach, wielu nauczycieli przeszło szkolenia, więc mamy też jakby wymierne rezultaty i można już dostrzec też ten wpływ społeczny, bo widzimy też, że aplikacja, która pozwala w bezpieczny sposób dzieciom zgłaszać różnego rodzaju przypadki przemocy, działa lepiej niż dotychczasowe rozwiązania stosowane w szkołach. Kolejnym takim konkursem, w którym też mamy już projekt i to, Gosiu, jest projekt, w którym będziesz brała udział i który wspierałaś i jego przygotowanie, to jest aplikacja Tuser.
czyli takie narzędzie, to jest jeszcze nasza robocza nazwa, ma być to narzędzie do wdrożenia i będzie wdrożone również w szkołach, ma wspierać edukację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Ma mieć zastosowany taki kod słowno-graficzny, ma uczyć umiejętności z zakresu komunikacji, komunikowania emocji i potrzeb. I ten wniosek zdobył uznanie recenzentów w innym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który ma bardzo fajną nazwę, bo ona mówi wprost, o co chodzi. Program nazywa się Rzeczy są dla ludzi. Bardzo liczę na to, że tego typu programy, tak jak wcześniej innowacje społeczne czy rzeczy są dla ludzi, znajdą się w ofercie programowej tej instytucji również w kolejnych latach, ponieważ one są wyjątkiem, jeśli chodzi o pozyskanie finansowania projektów nie na etapie badań podstawowych, ale już badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli na tych bardziej zaawansowanych poziomach tak zwanej gotowości technologicznej, gdzie też jest możliwość uzyskania wsparcia na tak zwane prace przedrożeniowe. Więc to są takie dwa wyjątkowe przykłady, ale myślę, że też inne konkursy NCBR-u nie są, jakby mimo że nie są wprost adresowane do tego typu projektów i wprost nie mają w swoich regulaminach informacji o tym, że szczególnie zapraszamy wnioskodawców myślących o innowacjach społecznych, to nie przeszkadzają w tym, żeby tak zaprojektować wniosek i tak zaprojektować wdrożenie, czy też przyszły biznes, że oprócz tego, że on będzie biznesowo uzasadniony, będzie rentowny w przyszłości, będzie odpowiadał na realne potrzeby konsumenta, użytkowników, to będzie również tak zaprojektowany z myślą na przykład o tym, żeby nie szkodzić środowisku, żeby również wspierać jakieś grupy osób zagrożonych wykluczeniem, czyli być zaprojektowany w duchu tak zwanego projektowania uniwersalnego. Na pewno takie projekty z udziałem nauk społecznych i humanistycznych mają trudniej. Trudniej jest opisać innowację społeczną, która bazuje na wynikach badań w dyscyplinach takich jak chociażby psychologia, czy socjologia, czy kulturoznawstwo. Łatwiej jest, i to jest bardziej namacalne i bardziej da się dotknąć innowacji, które powstają na politechnikach, w laboratoriach, tak jak nowe leki czy aplikacje. Natomiast my jako uczelnia, to nie jest dla nas przeszkoda. Zawieramy współpracę z partnerami technologicznymi, poszukujemy technologii, które będą nośnikiem naszej wiedzy, wiedzy, która powstaje na naszej uczelni. Także patrzymy na to z optymizmem i też czekamy, aż bardziej rynek finansowania kapitałowego otworzy się też na takie innowacje, czyli zamiast takiego tradycyjnego inwestowania w przedsięwzięcia zyskowne, które dają szybką stopę zwrotu i największą stopę zwrotu i które przejdziemy przez te kolejne etapy do takiego inwestowania odpowiedzialnego, czyli nie inwestujemy w przedsięwzięcia, które szkodzą, jak na przykład handel bronią, rozwój przemysłu tytoniowego czy alkoholu i przejdziemy do takiego modelu inwestowania zaangażowanego, czyli takiego, gdzie premiowane będą przedsięwzięcia zaprojektowane już od początku z myślą o tym, że mają to być takie innowacje wpływu społecznego, pozytywnego wpływu społecznego. Dzięki bardzo, Iwono. Jeszcze o przyszłości będziemy rozmawiać też w dalszej części naszej rozmowy. A teraz generalnie podsumowując, możemy być optymistami. Coś już się dzieje, są już konkursy typowo nastawione na takie innowacje. No ale na razie z tego, co wiemy, nie są one większością, ani pewnie nawet połową. Natomiast wszędzie da się to uniwersalne projektowanie włożyć i właśnie tak przygotowywać innowacje. Izo, a jak wygląda sprawa w funduszach venture capital i jak to wygląda, kiedy rozmawiasz z prywatnymi inwestorami. Rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że robiliście badanie dotyczące polskich inwestorów. Opowiedz nam trochę o tym, jak oni na to patrzą. Tak, robiliśmy na wiosnę tego roku badanie Polak Inwestor edycja startupy, które brało pod uwagę otwartość polskich inwestorów indywidualnych na
tą, jakby nie patrzeć, nową klasę aktywów inwestycyjnych. Dzisiaj na polskim rynku, zresztą nie tylko na polskim, ale to jakby jak już tutaj się naszemu lokalnemu rynkowi przyglądamy, jest bardzo dużo prywatnego faktycznie kapitału, który poszukuje dróg i pomysłów na zainwestowanie. No wynika to jakby z różnych przyczyn, głównie oczywiście z tego, że są niskie stopy procentowe i lokaty są jakie są, a raczej ich nie ma. Bardzo szybko rośnie rynek nieruchomości, natomiast no też taki świadomy inwestor, który ma już jakiś zasób kapitałowy, on nie będzie lokował środków w kolejne mieszkanie albo w kolejny grunt, no bo też chce dywersyfikować ten swój portfel. Więc faktycznie inwestorzy dzisiaj indywidualni, polscy inwestorzy indywidualni aktywnie szukają bardzo pomysłów, co zrobić. I ja zawsze trochę śmieję, natomiast rzeczywiście tak coraz częściej się słyszy od inwestorów indywidualnych, prywatnych, chciałbym mieć startup. To modne kiedyś było mieć w portfelu akcje, obligacje, kryptowaluty całkiem niedawno, bardzo ta moda rosła, mieć kryptowaluty, mieć bitcoina. No teraz mieć startup w swoim portfelu inwestycyjnym to też jest pewnego rodzaju dźwignia w dyskusji ze znajomymi, którzy inwestowani też są. Więc jakby dlaczego o tym mówię? Bo to jest z jednej strony bardzo dobry sygnał, bo bez prywatnego kapitału te innowacje nie będą się tak prężnie rozwijać, jak rozwijać się powinny na polskim rynku. Ale z drugiej strony no ten prywatny, indywidualny inwestor inwestuje swoje pieniądze, więc on inaczej będzie patrzył na tą inwestycję niż taki fundusz, bo dla niego głównie takim pierwotnym tematem oczywiście jest stopa zwrotu z tego kapitału, ale z drugiej strony taki inwestor kupuje trochę sercem ten startup, bo to jest taka inwestycja, gdzie on musi w nią uwierzyć. Więc myślę, że tu bliżej tym innowacjom społecznym i temu, bardzo fajny tytuł tego programu, Rzeczy są dla ludzi, bliżej takim inwestycjom, takim startupom, do tego inwestora indywidualnego, który po prostu uwierzy w ten pomysł z wielu oczywiście swoich personalnych, indywidualnych pobudek, niż pewnie na dzień dzisiejszy do funduszu, no bo mimo wszystko fundusze zero-jedynkowo patrzą na stopę zwrotu, one muszą się rozliczyć tak czy owak z tego kapitału zainwestowanego, który przecież mają skądś, więc one głównie patrzą rzeczywiście przez pryzmat modelu biznesowego, tego jakim jest ten klient ostateczny, jakie przychody będą mogły być wygenerowane z tego pomysłu i oczywiście to jakby nie znaczy, że ta innowacja społeczna jest wykluczona z takich procesów, no bo oczywiście ona też może fantastycznie biznesowo się sprawdzać i mieć dobrą stopę zwrotu, natomiast pewnie to jest czynnik tej społeczności, tego dobra, mniej oceniany przez takie fundusze w chwili obecnej, aczkolwiek to też się zmienia, ponieważ konsumenci zmieniają swoje nawyki i oni patrzą już trochę bardziej w kierunku i tej ekologii, i tego tak modnie nazywanego well-being, czy work-life balance, tego, żebyśmy trochę byli mniej zagonieni i w ogóle bardziej czuli siebie w codzienności. I ja myślę, że to też są takie trendy, które konsumenci wymuszają i wymuszać będą w kolejnych latach od tych firm, oferentów różnych produktów i usług. Więc siłą rzeczy te fundusze też będą musiały na to zwracać większą uwagę. Także myślę, że to się zmienia. Oczywiście pierwsze jaskółki wiosny nie czynią, natomiast to są trendy, które widać i po stronie konsumentów i też jeszcze kończąc ten wątek po stronie korporacji, które też pewnie, też przecież są w części tymi inwestorami, bo rzeczywiście już, co mnie bardzo cieszy, już w przypadku polskich dużych firm,
nawet z branży na przykład budowlanej, której no daleko od startupów wydawałoby się, powstają piony poszukiwania innowacji. I takie firmy, które są już dużymi strukturami korporacyjnymi, one stopniowo zaczynają myśleć o tym tak zwanym zrównoważonym rozwoju, który też znowu jakby wiele oznacza i będzie oznaczać jeszcze więcej, więc one też będą musiały wpisywać ten swój jakby tok myślenia i strategię inwestycyjną. Szukajmy takich startupów, które faktycznie w to też będą się wpisywać. Rozmawiałyśmy też, Izo, przed naszym nagraniem o tym, że trochę też wpływ na te decyzje ma struktura wiekowa, może źle to ujęłam, ale to, że w funduszach często są bardzo młodzi ludzie, a ci inwestorzy prywatni często mają dużo większe doświadczenie życiowe i to może też z tego, tak jak zasugerowałaś, wynika, że bardziej myślą o tych rozwiązaniach ważnych, nie tylko ze względu na wyniki finansowe, prawda? To trochę jest tak, jakby nie ujmując oczywiście nikomu wieku, bo młodsi też mają bardzo fajną energię i fantastycznie współpracują ze startupami. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że faktycznie patrząc przez pryzmat tego klienta końcowego i tych trendów, które są na rynku i jak one się zmieniają, taki starszy inwestor, znaczy starszy, no bo my mówimy też dzisiaj o inwestorach, którzy mają 40 kilka lat, no dla startupów to są już pewnie starsi, natomiast oni przeżyli już swoich ileś tam lat w biznesie, widzieli nie jeden trend, który zmienił rynek, nie mówię już o sezonie teraz jakby pandemicznym, natomiast jakby ten jakby rynek konsumencki się cały czas zmienia, więc oni, ci świadomi inwestorzy, którzy mają oczy szeroko otwarte, no to widzą i jakby będą oceniać, jak się trendy te konsumenckie zmieniają i oni szybciej będą pewnie patrzeć na to, w jaki sposób ten produkt czy ta usługa odpowie na te potrzeby konsumenta, które będą za 5-7 lat, bo o takiej perspektywie tak naprawdę mówimy, bo zanim ten, oczywiście wszyscy by chcieli, żeby ten startup za rok wziął kolejną rundę. I można się wtedy sprzedać albo za 18 miesięcy. Natomiast często ci inwestorzy indywidualni, co też jest jakby szczególną cechą inną niż w przypadku funduszy VC, oni patrzą trochę długoterminowo bardziej. Oni nie tylko szukają tych jednorożców przysłowiowych, które za chwilę się sprzedają w Dolinie Krzemowej za setki milionów dolarów, i więcej. Natomiast oni szukają też pomysłu niejednokrotnie, który na przykład będzie się rozwijał dobrze w tej części Europy i on nie będzie miał tak bardzo dynamicznych wzrostów rok do roku, natomiast to będzie miarodajny, bezpieczny, stosunkowo oczywiście, ale taki przewidywalny biznes. Więc to jest jakby otwarcie, no bo często te innowacje społeczne pewnie jakby będą mniej dynamiczne niż taki agresywny jednorożec, który po prostu skosi z rynku, brzydko mówiąc, bazę klientów i tam coś im zaoferuje. One często są, jakby potrzebują też czasu, więc myślę, że pewnie taki inwestor prywatny to dzisiaj jest najbardziej otwarty, tylko musi oczywiście w to uwierzyć. Jeszcze jeden pomysł, który mi przychodzi do głowy, jak już teraz właśnie o tym rozmawiamy, jest taki, że te innowacje, te pomysły, które się, te innowacje społeczne wiążą się z takim aspektem tego, żeby ludzie w to uwierzyli i żeby ludzie to pokochali trochę. To trochę już, no bo to jest jakiś... teraz już trochę przechodzimy do kolejnego pytania, więc przepraszam, przerwę ci. Jeszcze wtrącę. Dobrze. I z tego tu punktu widzenia, to wydaje mi się, że też ciekawą alternatywą jest crowdfunding udziałowy, bo tam faktycznie kupuje się coś, co się po prostu kocha i w co się wierzy. No i to jest inwestor, który ma mały portfel, on go dosyć lekką ręką mimo wszystko tam inwestuje, bo to nie są bardzo duże pieniądze, ale inwestuje głównie w coś, w co wierzy. No i pewnie za granicą dużo częściej korzysta się już z takich funduszy, a my zaczynamy, ale właśnie w naszej sądzie chcemy porozmawiać też na temat crowdfundingu, więc mam nadzieję, że eksperci dorzucą nam dodatkowe rady. Dziękuję ci, Izo. Innowacyjnie o innowacjach.
przejdźmy do kolejnego pytania, czyli mamy ten świetny pomysł, który ma impact społeczny, no bo jesteśmy odpowiedzialni, szukamy inwestora i jak się inwestora albo właśnie funduszy instytucjonalnych, jak się do takiego pisania wniosku w przypadku na przykład NCBR-u albo rozmów z inwestorem prywatnym przygotować? Oczywiście nie damy tutaj pełnego poradnika, przewodnika, ale może mogłybyście skierować do naszych słuchaczy kilka rad, jak się zabierać do tego, do właśnie pisania wniosku albo rozmów z funduszami. Iwono, czy podpowiedziałabyś parę, dałabyś nam kilka cennych rad ze swojego doświadczenia? Z przyjemnością. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to na pewno trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej. Bo wiesz doskonale też sama, że często do naszej uczelni zgłaszają się partnerzy, którzy chcą z nami składać wniosek i robią to czasami bardzo późno. Jest bardzo mało czasu na to, żeby dobrze zaplanować badania, żeby zrobić rozeznanie rynku pod budżet, a to są niezbędne elementy każdego wniosku o dofinansowanie składanego w takich instytucjach właśnie jak PARP czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czyli trzeba mieć odpowiedni czas na to, żeby sobie wszystko zaplanować, żeby zrobić jakieś badanie rynku, czyli też mieć jakieś dowody, powołać się na dowody tego, że to, co chcemy sfinansować, to, co chcemy opracować za pozyskane finansowanie i wdrożyć, rzeczywiście się sprzeda, czy zostanie przyjęte na rynku ciepło. NCBR na przykład wymaga, ale też inwestorzy kapitałowi też tego wymagają, żeby pokazać, kiedy nastąpi stopa zwrotu. Na przykład robi się taki biznesplan 5 lat od zakończenia projektu, czyli od momentu wdrożenia i co się będzie działo z naszym produktem, z naszą innowacją, jak ona będzie na siebie zarabiała, jakie będzie generowała koszty. To jest bardzo trudne i czasami ja sama się łapię na tym, że no kurczę, no jest taki wymóg, no ale przecież wszyscy też wiemy, że to jest troszkę wróżenie z fusów. I trochę tak jest. Troszkę też mam takie poczucie, że wielu wnioskodawców idzie na skróty i mocno podkoloryzowuje te dane finansowe, nie pokazując też tego, że one bazują na jakichś realnych, mierzalnych wskaźnikach i z czegoś wynikają, z jakichś właśnie badań, z dotychczasowej działalności, a nie są po prostu wzięte gdzieś tam z kosmosu. Sądzę, że podobnie się dzieje też prezentacja, która się przedstawia inwestorom i tutaj też myślę, że Iza mogłaby opowiedzieć różne ciekawe historie, jak to wygląda z tego punktu widzenia. Natomiast na pewno my musimy też sami wiedzieć, że czuć, że to jest coś, co wypali, że nasz czas, zaangażowanie wniesione w ten projekt też się zwróci. W jakiś sposób, to znaczy nie będzie to tylko takie przeżycie, że zdobędziemy grant, zdobędziemy finansowanie, czyli będziemy mieli pieniądze na wynagrodzenia, zrobimy sobie jakieś badania, to potrwa kilka lat, w tym czasie może biznes odpali, może nie, ale będziemy mieli taką poduszkę. To nie o to chodzi. Tak naprawdę trzeba myśleć o tym finansowaniu bardzo świadomie, to znaczy też dokonać takiej analizy, czy pod mój projekt potrzebne są środki, czy bardziej odpowiednie, adekwatne będzie finansowanie publiczne, czy na przykład kredyt bankowy, który jest prostszym czasami instrumentem do rozliczenia, daje większą swobodę wykorzystania tych środków, nie trzeba składać jakichś skomplikowanych wniosków o płatność, robić rozeznanie rynku, gromadzić ogromnej ilości dokumentacji pod kontrolę czy audyt takiego projektu finansowanego z funduszy europejskich. Więc trzeba też świadomie patrzeć, co jest na rynku, gdzie można sięgać po pieniądze i wybierać je adekwatnie do tego, co jest celem projektu, na jakim on jest etapie, jakie widzimy tutaj ryzyka, jakie są koszty. Wiadomo, że projekty innowacyjne, które bazują na badaniach naukowych i pracach rozwojowych, są projektami wyższego ryzyka. I tutaj rzeczywiście bardziej adekwatne wydaje się finansowanie publiczne, fundusze europejskie czy granty badawcze. Inwestorzy raczej niechętnie będą inwestować w takie projekty, inwestorzy prywatni, ponieważ widzą, że to jest jeszcze bardzo ryzykowne. Może dużo się nie udać, może coś nie wyjść. W toku badań nagle się okaże, że nasza koncepcja po prostu nie działa tak, jak sobie to wyobrażaliśmy i
takie agendy jak NCBR czy PARP dopuszczają taką możliwość. Możemy wtedy projekt przerwać, zachowując te środki, które już wydaliśmy na te badania. Nie musimy ich oddawać. Jeśli przerwiemy projekt, ponieważ widzimy, że on nie prowadzi do sensownego, oczekiwanego rezultatu, no to przyznajemy się do tego i to nie jest nic złego. To jest po prostu wpisane jakby w logikę tego finansowania. Na tym to polega. Natomiast kiedy już mamy jakiś prototyp, albo już nawet mamy jakieś doświadczenia z rynku, chcemy skalować nasz biznes, chcemy go rozwijać, ulepszać, to być może zamiast sięgać po fundusze publiczne i jakieś skomplikowane źródła finansowania, które wymagają od nas bardzo dużo wysiłku i posiadania biura projektu, które nam je rozliczy, być może właśnie powinniśmy wtedy otworzyć się na finansowanie kapitałowe. Więc jakby to jest taka pierwsza rada. Tym bardziej, że ten etap finansowania publicznego wymaga określonych kompetencji, rozumienia dokumentacji, rozumienia różnych pojęć typu czym są badania przemysłowe, czym są prace rozwojowe. To szczególnie w Polsce. Niestety trzeba wiedzieć, jaki rodzaj badań możemy zakwalifikować do każdej z tych kategorii. To ma ogromne znaczenie w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, bo w zależności od tego, ile tych różnych badań w tym projekcie jest, to tak naprawdę tyle procent dofinansowania otrzyma. Bo nie otrzyma 100%, otrzyma tylko pomoc publiczną, czyli maksymalnie 80% na fazę B plus R i 90% na fazę przeddrożeniową w ramach pomocy de minimis, chyba że wyczerpał już możliwość uzyskania pomocy de minimis, bo korzystał wcześniej z takich funduszy. Dla nas, czyli jednostek naukowych, niby to jest wszystko jedno, ale też nie, bo to się potem przekłada również na sam proces komercjalizacji, na wycenę własności intelektualnej, na sposób zaksięgowania tych kosztów i przychodów z tego procesu. Czyli naprawdę trzeba mieć bardzo szerokie kompetencje albo zasób ludzi, zasoby, odpowiednie działy, tak jak na naszej uczelni, dział badań, księgowość i też Centrum Transferu Wiedzy, które dba tutaj o kwestie wdrożenia, ochronę własności intelektualnej, żeby sobie z tym poradzić. Nie każdy młody przedsiębiorca, nie każdy startup ma takie kompetencje. Natomiast my jako uczelnia też jesteśmy otwarci na taką współpracę, ponieważ możemy przejąć ciężar rozliczeń, ciężar jakby pomagamy po prostu przejść przez tą ścieżkę, bo przeszliśmy już kilkakrotnie w sposób z mniejszymi lub większymi sukcesami, czyli udało nam się pozyskać finansowanie, ale też mamy takie wnioski, które uważaliśmy za świetne, naprawdę wizjonerskie, które nie zostały docenione i wiemy, i mówiąc szczerze, wiemy, że one nie były doskonałe. I to też jest dla nas bardzo cenna lekcja, którą możemy również dzielić się z naszymi partnerami. Dzięki. Dzięki wielkie, Iwono. Generalnie są to trudne pieniądze, ale mają dużo zalet. Tak jakby dzielą ryzyko na kilka, na instytucje i osoby i przedsiębiorstwo, które się o nie stara, więc to jest ich zaleta, ale z drugiej strony rzeczywiście są skomplikowanymi funduszami do rozliczeń i no generalnie do przeprowadzenia tego projektu. A jak to jest w przypadku funduszy od inwestorów i funduszy z venture capital? Czy te fundusze są łatwiejsze w obsłudze i o czym należy pamiętać w tym przypadku, kiedy staramy się właśnie o takie pieniądze, na co powinniśmy uważać? Poprosimy cię o kilka rad dla słuchaczy. No na pewno z punktu widzenia tej dokumentacji i rozliczenia takich funduszy, no to ta ścieżka dokapitalizowania przez fundusz Venture Capital czy anioła biznesu, inwestora prywatnego jest zdecydowanie łatwa, bo po prostu tam nie ma tego rozliczenia po. Natomiast też trzeba sobie odpowiedzieć zawsze na, jakby przygotowując się do nawet nie do rozmów z inwestorami, tylko do myślenia o tym właśnie skąd ja mam w ogóle ten kapitał wziąć, trzeba się zastanowić nad tym, jak bardzo ja tak naprawdę wierzę w ten biznes tak realnie. Bo to jest trochę tak, jak to kiedyś bardzo mądrze mi powiedział znajomy, wiesz, jak masz swoją złotówkę i ty tą swoją złotówkę stracisz, to będzie twój ból i do siebie możesz mieć pretensje. Jak masz czyjąś złotówkę, to trochę lżejszą ręką ją wydajesz, bo to nie jest twoja złotówka,
Natomiast potem masz problem, jak nie jesteś w stanie oddać tej złotówki. I to faktycznie trochę jest, jak to mamy własne 20, 30, 50 tysięcy złotych, za które rozwijamy te pierwsze kroki biznesu, to patrzymy z lewej i prawej strony na to, gdzie my to wydajemy. Jak dostajemy od inwestora nagle zastrzyk trochę większy na ogół, to jest kapitałowo, to te pieniądze dosyć łatwo się wydaje, ale potem ten inwestor pyta, no i gdzie są te przychody obiecane? Więc najważniejszym pytaniem jest pewnie zadanie sobie pytania, jak bardzo ja w ten biznes wierzę. Czy on faktycznie jest tak realny w podziale na harmonogram dowiezienia, nie wiem, miesięcy, kwartałów, co tam byśmy chcieli, żeby to się wydarzyło? Najlepiej trochę mimo wszystko na rynku sprawdzić te swoje siły i spróbować coś sprzedać, że tak powiem, z tego swojego pomysłu i sprawdzić, czy faktycznie to się wydarza, bo być może okaże się tak, że to się samo zaczyna gdzieś tam komercjalizować i wcale tego inwestora nie potrzeba. Nie każdy potrzebuje fundusz i nie każdy potrzebuje anioła biznesu, bo niektóre pomysły się rozwijają, tak jak się polscy przedsiębiorcy rozwijali w latach 90., z których dzisiaj te wielkie firmy warte, grube, że tak powiem, miliony złotych są warte. Oni nie brali pieniędzy od kogoś, więc jakby to jest jeden postulat. Drugi postulat jest taki, jak już wiemy, że chcemy mimo wszystko wziąć ten kapitał, no bo czasem po prostu musimy na badanie i rozwój mieć więcej pieniędzy, nie starczy nam te nasze zaskórniaki. To warto sobie zrobić taką strategię inwestorską, która jest niczym innym niż strategią sprzedaży. Tak jak firma robi strategię sprzedaży, sprzedając, nie wiem, kanapy, długopisy, cokolwiek. Ma swoich klientów, musi do nich dotrzeć, musi posegmentować tych klientów, zastanowić się, z jaką argumentacją do nich dotrzeć. Tak samo należy zrobić strategię inwestorską, czyli zastanowić się nad argumentacją i nad kategorią w ogóle inwestorów. Czy ja potrzebuję inwestora tylko kapitałowego, który wyłoży mi gotówkę i będzie mnie rozliczał z Excela, gdzie są te efekty. Czy ja potrzebuję na przykład inwestora branżowego, który na przykład oprócz gotówki może by mi dać kawałek swojej sieci dystrybucyjnej, bo on chętnie wtedy da, jak uwierzy w ten biznes. I to jest jakby taki punkt pierwszy. No i punkt drugi w takiej strategii polega na tym, żeby po pierwsze posegmentować te grupy tych naszych wybranych inwestorów i zastanowić się, z jaką argumentacją do nich pójdziemy, bo to powinno oczywiście być zawarte i w prezentacji inwestorskiej, być może wtedy powstaną dwie. Jedna dla takich czysto kapitałowych, funduszowych, a druga na przykład dla branżowych, jeśli jesteśmy w branży jakiejś określonej. Więc myślę, że taką strategię inwestorską dobrze zrobić, bo ona przede wszystkim nam trochę rozjaśnia oczy, z kim my w ogóle chcemy rozmawiać, o ile z kimkolwiek. Zaczyna nas trochę uświadamiać o tych ryzykach, które się pojawiają, bo tam zawsze jest kolorowo na początku, to tak jak w małżeństwie, ja zawsze mówię, no fajnie jest na początku, a potem okazuje się, że są różne niesnaski, tarcia i tak samo jest z inwestorem. I trzeba o tym wiedzieć, że te tarcia zawsze będą, bo zawsze są jakieś potknięcia. I zawsze ten inwestor będzie patrzył na ten swój kapitał, który zainwestował. Więc myślę, że przygotowując się jeszcze przed robieniem prezentacji, trzeba po prostu zrobić taką strategię inwestorską. Można ją robić w różny sposób, bardziej prosty, nieco zaawansowany, natomiast dobrze się zastanowić nad tym, jaki typ inwestorów nas interesuje, z czym do nich w ogóle iść i jakie są przede wszystkim ryzyka, które z tym się wiążą. Czasem to być może ryzyko właśnie tego, że taki inwestor prywatny, jak ma, że tak powiem, bardziej gotującą się krew, to jest w stanie z nami do sądu pójść, że mu ukradliśmy pieniądze. To jest jakieś ryzyko, które trzeba sobie zwizualizować. Są ryzyka inne, typu jest inwestor branżowy, który na przykład nam zwędzi ten pomysł, no bo na przykład stwierdzi, że on inaczej. Więc jakby tych ryzyk tam też jest dużo i trzeba przede wszystkim pomyśleć o tych ryzykach, je zważyć i jak już wiemy, że to jest ten typ inwestorów, to przygotować argumentację sprzedażową, żeby ten pomysł
sprzedać temu inwestorowi. Okej, okay, dzięki bardzo. Naszła mnie taka refleksja, kiedy mówiłaś, że temat jest dosyć twardy, to znaczy finansowanie, a my tu cały czas o wierze sobie opowiadamy, o wierze w pomysł i tak. zaufaniu do partnerów jakoś tam po drodze pewnie też, więc no, bardzo interesujące jest, jak można szybko przejść od finansowania do wiary. Więc to skoro już mówimy o wierze, to ja jeszcze poproszę was o marzenia, to znaczy, żebyśmy na koniec sobie krótko opowiedziały, jak to powinno wyglądać w przyszłości, czy mamy jakieś świetne pomysły na to, jak finansowanie innowacji, które, no te innowacje będą z nami i będzie ich pewnie coraz więcej, jak to finansowanie powinno wyglądać, żeby te innowacje były lepsze i żeby rzeczywiście były takimi innowacjami jutra. Czy macie na to jakieś pomysły, Iwono? Mam jeden pomysł. Myślę, że na pewno byłoby super, gdyby w Polsce startupy, osoby, które podejmują się badań naukowych i myślą o wdrożeniu, założeniu spółki, czy spółki spin-off przy uczelnianej, myślały od razu nie tylko o rynku polskim, tylko myślały bardziej globalnie i miały większe szanse też na to, żeby wejść na te rynki poza Polską. Mówi się o tym, że nasz kraj jest tak dużym krajem, że ma tak dużo konsumentów, że to jest i dobrze, i źle. Dobrze, ponieważ można sobie właśnie tak spokojnie rozwijać biznes i zarabiać całkiem sensowne pieniądze, adresując tylko go do Polski, do polskiego konsumenta. A źle, ponieważ sami się ograniczamy. Bardzo często nie myśląc o tym, że możemy wejść z naszym rozwiązaniem szerzej, do szerszego odbiorcy, możemy po pierwsze i więcej zarobić, może być ten wpływ społeczny dużo szerszy i większy, co też jest istotne w tego typu innowacjach. W przypadku spin-offów i osób, które wchodzą w ich skład jako founderzy, czyli to są często pracownicy naukowi, badacze, badaczki, to też nawiązanie nowych relacji, dodatkowych takich kontaktów międzynarodowych może być też bardzo ciekawe, inspirujące z punktu widzenia samych badań naukowych i rozwoju samej ich zainteresowań badawczych. Bo bardzo często w spin-offach są ludzie, którzy łączą pracę na rzecz spółki z pracą uczelnianą, czyli z prowadzeniem badań, z dydaktyką. Także to też jest jakiś sposób otwarcia się na świat i zdobycia inspiracji, nowych doświadczeń. Marzy mi się też taki instrument, który jest w niektórych krajach europejskich, bodajże we Włoszech, gdzie rząd stworzył taką platformę. Są organizowane spotkania, jest nabór takich startupów, spin-offów, gdzie meczuje się te podmioty z zainteresowanymi inwestorami zagranicy, z potencjalnymi partnerami zagranicy, którzy, co ułatwia bardzo wejście na rynki zagraniczne, jakby pozwala zrobić ten pierwszy krok. Czy też właśnie od razu projektując biznes, myśleć o tym trochę szerzej, że to nie tylko ma być tutaj, w naszym kraju. Co oczywiście czasami jest uzasadnione albo jest konieczne, żeby zdobyć tutaj doświadczenie i potem dopiero jakieś pierwsze zyski i potem skalować ten biznes szerzej. Albo też z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo często te rozwiązania, które rozwiązują, odpowiadają na problemy społeczne, tak jak Rescue, który pomaga przeciwdziałać przemocy rówieśniczej, one, żeby mogły wejść na inne rynki, musi być ten etap poprzedzony badaniami naukowymi, ponieważ to jest zupełnie inna kultura, inny system edukacji, inne problemy mogą być w takich szkołach, są inne szkoły, inny program nauczania, jakby jest bardzo dużo różnych różnic kulturowych chociażby. Więc to nie jest oczywiście proste, ale brakuje mi takich instrumentów, które by wspierały polskich przedsiębiorców, głównie tych początkujących, w wejściu na rynki zagraniczne. Mm-hmm. Takich naprawdę wymiernych, bardzo łatwo dostępnych, nie wymagających wypełniania jakichś skomplikowanych wniosków, aplikacji, bardziej na zasadzie takiej spróbuj pokazać, nad czym pracujesz, spróbuj zaprezentować się, może ktoś cię z zagranicy dostrzeże i będziesz miał szansę nawiązania takiej współpracy. Okej. A ty, Izo, masz jakieś marzenia związane z inwestowaniem w innowacje? Jakby to mogło wyglądać? Ja myślę,
Myślę, że mam dwa takie marzenia. Jeden, obydwa są powiązane z przedsiębiorczością. Jedno z tych marzeń dotyczy tego, że bardzo bym chciała, żeby w Polsce tych młodych innowatorów uczyło się pewnie już od czasów licealnych po prostu przedsiębiorczości. Mm-hmm. Bo my tak tej naprawdę. Przedsiębiorczości tak naprawdę, mm-hmm. bo my mamy ducha przedsiębiorczości, który się fantastycznie rozwija przez te kilkadziesiąt już lat. Natomiast to jest taka samozwańcza, powiedziałabym, przedsiębiorczość, taka próbami i błędami. Wyrosły świetne, naprawdę dużo warte firmy w Polsce przez te kilkadziesiąt lat, natomiast one nadal nie są firmami sprofesjonalizowanymi. To nie są w dużej mierze profesjonalne, zarządzane przedsiębiorstwa i to jest ogromny problem. Ale to jest jakby to starsze pokolenie, tak to nazwijmy. Natomiast nic zasadniczo się nie zmienia, bo to młodsze pokolenie wchodzi w biznes, jak ma dwadzieścia kilka lat i on nadal się uczy na próbach i błędach. Więc to, co mnie boli, to jest przede wszystkim edukacja, brak edukacji przedsiębiorczości, tak samo brak edukacji finansów, jak już na nuty inwestycyjne możemy wkroczyć. I to jest rzecz, którą musimy robić, bo jak tego nie zrobimy, no to potem jest właśnie fantastyczny pomysł, który ktoś ma i by go wdrożył na rynek dużo bardziej efektywnie, gdyby miał wiedzę. Nie ma doświadczenia, ale już kawałek wiedzy robi swoje i to jest raz. A dwa, marzy mi się, żeby ci przedsiębiorcy, którzy właśnie zrobili swoje, mają sukces, mają firmy po dwadzieścia kilka, trzydzieści kilka lat, są w wieku przedemerytalnym albo jeszcze nieco młodszym, mają kapitał, żeby oni nie bali się inwestować w te startupy. Mhm. Bo oni są w stanie kupić za 500 000 złotych świetny samochód. To prawda. Albo inne dobra konsumpcyjne, konsumenckie, które im zaspokoją jakąś oczywiście potrzebę. Natomiast równie dobrze oni są w stanie te 500 000 złotych zainwestować w startup. I marzy mi się to, żeby oni zainwestowali te 500 000 złotych ze świadomością ryzyka, i z tą świadomością ryzyka potrafili inwestować te pieniądze. Bo jak ostatnio prowadziłam taką debatę inwestycyjną o tych aniołach biznesu i tam się pojawił taki wątek, bez prywatnego kapitału trudniej będzie nam rozwijać innowacyjne pomysły w Polsce. Ten prywatny kapitał musi, teraz mówi się o zachętach dla aniołów biznesu podatkowych, no, ale zachęty to jest jedno. My musimy ze świadomością te pieniądze inwestować, że to są pieniądze wysokiego ryzyka. I tak jak mówi tutaj pani Iwona, no, czasem jest tak, że to się nie udaje na etapie laboratoryjnym, na etapie badań. To są pieniądze wysokiego ryzyka. Natomiast dla jednych te 500 000 złotych to jest kosmicznie duża kwota, a dla drugich te 500 000 złotych to jest bardzo niewielka kwota, którą mogą zainwestować w inwestycje wysokiego ryzyka. I to robią. Inwestują w kryptowaluty, inwestują w dziesiątą nieruchomość przy bardzo rosnących cenach mieszkań. Teraz dużo się mówi, czy to jest sens, czy nie. Robią w dużo ryzykownych inwestycji takie decyzje inwestycyjne. Marzy mi się to, żebyśmy byli otwarci na inwestowanie świadome w te startupy. A wtedy zaczną się pojawiać i naukowcy, którzy takie inwestowanie będą mogli wziąć obwarowane niższym też tym aspektem niesnasek inwestorskich, tak bym powiedziała. To mi się marzy. Okej, okay, wspaniale. Bardzo dziękuję Wam za Wasze marzenia innowacyjne i w ogóle bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Była super interesująca i mam nadzieję, że będzie przydatna dla naszych, znaczy jestem pewna, że będzie przydatna dla naszych słuchaczy. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz w tym gronie, z czego się bardzo cieszę. Tak, a teraz oddaję głos Patrycji Radek, która przygotowała sondę do dzisiejszego odcinka. Patrycjo, opowiedz nam proszę, z kim rozmawiałaś o finansowaniu innowacji i jakie wskazówki mieli dla Ciebie, dla nas i dla Ciebie Twoi rozmówcy. Rozmawiamy innowacyjnie o innowacjach.
Tym razem poznacie opinie i historię trzech osób, które z racji swoich doświadczeń zawodowych z różnej strony podchodzą do kwestii finansowania innowacji społecznych. Bo przecież nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak je finansować, a paleta pomysłów, które możemy wpisać w zakres innowacji społecznych jest nieskończona. Warto jednak wiedzieć, jakie są możliwości, no i warto pytać tych, którzy mają doświadczenia. Zacznijmy od Michała Leksińskiego z Patronite. Michał, na ile crowdfunding jest właściwym źródłem finansowania dla pomysłów z obszaru innowacji społecznych i jakie są Wasze praktyczne doświadczenia w tym obszarze? Wydaje się, że crowdfunding to jest przede wszystkim właśnie dokładnie dla takich projektów z takim impaktem miejsce, bo siła finansowania społecznościowego jest też pewnego rodzaju od razu miernikiem tego impaktu, bo to społeczność daje w pewien sposób od razu ocenę i oddźwięk, na ile ten projekt rezonuje w ogóle. I wydaje się, że to właśnie crowdfunding w każdej swojej postaci, czy projektowy, czy subskrypcyjny, taki jak w Patronite, czy udziałowy, to jest dokładnie taki model, który pozwala takie projekty gdzieś tam wspierać i pokazuje ich siłę. Nasze doświadczenie jest takie, że te duże projekty typu właśnie Radio 357, Radio Nowy Świat, czy chociażby Bracia Sekielscy i ich studio i ich nagrania, to są dokładnie przykłady projektów, gdzie rezonowała społeczność i rezonowała na tematy, które oni poruszali. Często poruszała się, ta społeczność wędrowała z radia do radia za sentymentem związanym z redaktorami, z audycjami, więc jakby widzimy, że to jest naprawdę dokładnie to, o czym tu rozmawiamy. To znaczy ten impact faktor w crowdfundingu jest najlepiej mierzalny i to dlatego wydaje się, że to narzędzie jest wręcz stworzone dla takich projektów i do tego, żeby je stymulować. O kolejną wypowiedź poprosiłam Filipa Wadowskiego, dyrektora Fundacji Nest Poland wspierającej innowacje społeczne. Jak organizacje pozarządowe, a przede wszystkim Fundacja Nest, wspierają w Polsce przedsiębiorstwa społeczne? Jako Nest zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców społecznych. Jesteśmy organizacją międzynarodową, która działa już od 25 lat. I to, czego szukamy, to przedsiębiorcy społeczni, którzy rozwiązują swoje lokalne problemy, przychodząc z jakimiś innowacyjnymi rozwiązaniami. Czasami tych przedsiębiorców szukamy sami poprzez taki proces scoutingu. Sami chcemy znaleźć takich, których uważamy za obiecujących. Czasami jako Nest ogłaszamy też nabór, w ramach którego zapraszamy przedsiębiorców społecznych do zgłoszenia się. Co rozumiemy jako przedsiębiorcę społecznego? Tutaj nasze rozumienie jest bardzo, bardzo szerokie i chodzi nam o rozwiązanie problemu społecznego, które w długim czasie może być trwałe dzięki temu, że jest tam wszyty mechanizm biznesowy, że to rozwiązanie, które przedsiębiorca społeczny wymyśli, które my, mam nadzieję, wesprzemy w jego budowie, rozwoju, skalowaniu, że w dłuższym okresie czasu to rozwiązanie zostanie w przedsiębiorstwie i będzie mogło wspierać kolejne grupy beneficjentów. Dodałbym też, kogo, czy raczej jakiego wsparcia przedsiębiorcy, którzy z nami pracują, mogą od nas oczekiwać. Zapewniamy finansowanie. To finansowanie przyznajemy w takim cyklu rocznym i to jest finansowanie, które ma pozwolić na właśnie na rozwój tego biznesu społecznego. To może być ukierunkowane na rozwój sprzedaży, na jakąś inwestycję w środek trwały. Te rodzaje inwestycji, które możemy pokryć z naszych środków, jest to bardzo elastyczny katalog. Oprócz tego rozmawiamy też z przedsiębiorcami, jakie są ich potrzeby doradcze i mamy możliwość wsparcia ich, czy to w zakresie zarządzania finansami, ustalenia polityki cenowej, rozwoju marketingu, pomyślenia o tym, jak komunikować o swojej działalności, też o social impakcie, o tym kogo wspierają. I ten rodzaj wsparcia jest właśnie prowadzony
przez okres 2, 3, 4 lat. Co roku odnawiamy umowę z przedsiębiorcami i zależy nam na tym, żeby te dwa filary, te dwie linie, czyli wsparcie merytoryczne, jak i wsparcie finansowe, żebyśmy mogli im zaoferować. I jeszcze norweski punkt widzenia. Rozmawiałam z Eli Christian Langset, dyrektorką norweskiej fundacji Mangfold, która zajmuje się działaniem na rzecz poprawy warunków pracy. Eli, jak wygląda wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych w Norwegii, która znana jest przecież z prospołecznego podejścia do biznesu? Social enterprise in Norway is an enterprise promoting new solutions. Przedsiębiorczość społeczna w Norwegii to inicjatywy promujące nowe rozwiązania skomplikowanych problemów dotyczące całych zbiorowości, ukierunkowane na oddziaływanie społeczne. Musisz mieć dobry, innowacyjny pomysł, a potem możesz ubiegać się o wsparcie instytucji finansujących, takich jak fundusze prywatne, fundacje czy filantropii, lub możesz aplikować do funduszy publicznych i regionalnych. Na poziomie państwowym mamy dyrekcje działające w określonych dziedzinach. Polityce zdrowotnej, migracji, pracy i tak dalej. Można również ubiegać się o dofinansowanie z programu Innowacje Norwegia, który wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz ujmując, nie ma wsparcia na działania administracyjne, tylko na określone działania i wsparcie grup docelowych, co oznacza, że możesz ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw dla dzieci i młodzieży w ramach przedsiębiorczości społecznej, umożliwiających im na przykład udział w zajęciach sportowych, ale już nie na działalność biura. Ważne jest także, aby nawiązywać i podtrzymywać dobre relacje z instytucjami finansowymi. To w praktyce oznacza dużo papierkowej roboty, no ale trzeba to robić. Gdy mówimy o przedsiębiorstwie społecznym, przekonanie do swojej koncepcji może być trudne. Dlatego ważne jest, aby mierzyć swoje wyniki w godzinach pracy przeznaczonej na ich osiągnięcie. Przy mierzeniu wpływu społecznego trzeba określić wskaźniki na różnych poziomach, takich jak jednostka, grupa i społeczeństwo. Zachęcam do osadzania swoich działań w celach zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, 17 celach walki z nierównościami i powstrzymywania zmian klimatycznych przed 2030 rokiem. W swojej agendzie ONZ stwierdza, że wszyscy powinni być włączeni. Ludzie z niepełnosprawnościami, imigranci, mniejszości, by wyrównać nierówności albo zapobiegać takim zjawiskom jak na przykład ubóstwo. Minorities, etc., because they still make up a high percentage of people suffering from poverty, etc. Więcej ciekawych i merytorycznych materiałów dotyczących innowacji i zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.sws.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify.